Szanowni Państwo, ustawodawca tak sobie wymyślił, że przed najtrudniejszymi ze wszystkich wyborami, jakimi są wybory samorządowe, przeprowadzi gruntowną nowelizację kodeksu wyborczego. W tej gruntownej nowelizacji znalazło się wiele różnych rzeczy, na przykład taka, że znak X to już nie jest znak X taki, jaki Państwo znają z alfabetu czy z matematyki. To już nie są dwie linie, tylko to już są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. I takich różnych przepisów, które ustawodawca wymyślił w tym znowelizowanym kodeksie, mogłabym mnożyć, ale skupmy się tylko na tym, co jest tematem tego wykładu. Obwodowe komisje wyborcze od wyborów samorządowych będą dwie. Ustawodawca zdecydował, że jedna komisja będzie przeprowadzała głosowanie, a druga komisja będzie liczyła głosy. Skąd taki pomysł? Mówił o tym w ubiegłym roku na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze prezes Jarosław Kaczyński. Otóż prezes tłumaczył, że ta komisja, która przeprowadza głosowanie, pracuje wiele godzin, jest zmęczona. W związku z tym potrzebny jest napływ świeżej siły, nowych osób, które te głosy będą liczyć. Państwo, którzy pracowaliście w obwodowych komisjach wyborczych wcześniej, wiecie najlepiej, czy na koniec tej fazy głosowania byliście już tak zmęczeni, że nie dawaliście rady przeprowadzać liczenia głosów. Pewnie Państwo dawaliście, ale skoro ustawodawca tak wymyślił, no to teraz trzeba będzie sobie z tym problemem poradzić. Problem jest tym większy, że ustawodawca zdecydował, że wprowadzi tę nowinkę podczas wyborów samorządowych, jak wspomniałam, najtrudniejszych wyborów do przeprowadzenia, ponieważ mamy głosowanie na radnych gmin, radnych powiatu, radnych sejmików województw, w Warszawie dodatkowo radnych dzielnic, no i oczywiście wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jak te komisje będą wyglądać? Poproszę o następny slajd. Komisja do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie będzie liczyła 9 osób. Tyle samo, zgodnie z intencją ustawodawcy, ma liczyć obwodowa komisja wyborcza do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie. To oznacza, że na jedną obwodową komisję wyborczą powinno przypadać 18, na jeden lokal wyborczy, przepraszam, powinno przypadać 18 osób, czyli bardzo dużo. Poproszę o następny slajd. Musimy się cofnąć do tego, jak konstruowana, tu już polecieliśmy bardzo do przodu. Jak konstruowane są te obwodowe komisje wyborcze, bo to też jest ciekawostka i to też jest nowum, które wymyślił sobie ustawodawca. Otóż ustawodawca zdecydował, że 6 osób w każdej obwodowej komisji wyborczej to będą osoby zgłoszone przez komitety wyborcze, które w ostatnich wyborach do Sejmu albo w ostatnich wyborach do Sejmiku województwa wprowadziły swoich przedstawicieli, czyli albo mają radnych w Sejmiku, albo mają posłów w Sejmie. Takich ugrupowań, które mają prawo wystawienia kandydatów do tej, jak ja to nazywam, szóstki, jest 2. Jednym z nich jest PSL, drugim z nich jest Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska, Koalicja Platformy i Nowoczesnej i wszystkie inne komitety wyborcze mają prawo zgłaszać kandydatów do tak zwanej trójki. Te 3 osoby w każdej obwodowej komisji wyborczej powinny reprezentować wszystkie pozostałe komitety wyborcze. Zapytacie mnie Państwo, dlaczego Koalicja Obywatelska, która składa się z Platformy i Nowoczesnej, nie może zgłosić kandydatów do szóstki? Ano dlatego, że ani w poprzednich wyborach do Sejmiku, ani w poprzednich wyborach do Sejmu taką koalicją nie była. W związku z tym przez prawo wyborcze traktowana jest jak każdy inny komitet, jak każdy najmniejszy komitet wyborczy wyborców powołany tylko i wyłącznie do wystawienia kandydatów w tych właśnie wyborach. Ponieważ, jak wspomniałam, mamy tylko 2 ugrupowania, które mogą zgłaszać kandydatów do tak zwanej szóstki, skład komisji będzie musiał być uzupełniony i w związku z tym składy komisji będą losowane spośród kandydatów zgłoszonych przez wszystkie komitety wyborcze. Oczywiście prawo do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają wszystkie komitety, które zostały zarejestrowane i nie muszą one wcale wystawiać ani kandydatów na radnych, ani kandydatów na wójtów, burmistrzów czy prezydentów.
I oczywiście te komitety mogą zgłaszać kandydatów tylko tam, na obszarze którego zgłosiły swoje działanie, mówiąc w skrócie. W związku z tym tak naprawdę mamy dwa pewne miejsca w komitetach, przepraszam, w obwodowych komisjach wyborczych. Jedno z nich przypadnie PSL-owi, drugie na pewno Prawu i Sprawiedliwości, reszta, decyzja będzie należała do losu. Może się oczywiście tak zdarzyć, że ze względu na to, ile osób będzie potrzeba do pracy w tych komisjach, o czym powiem za chwilę, nie uda się znaleźć wszystkich członków do obsadzenia całej komisji. Wtedy te komisje będą mogły być mniejsze, ale będą musiały liczyć nie mniej niż 5 osób. Ile ludzi będzie potrzeba do pracy przy obwodowych komisjach wyborczych, to najlepiej pokażą następne slajdy. Poproszę o pierwszy z nich. Według ostatnich danych Państwowej Komisji Wyborczej z piątku w całej Polsce będzie 27 026 obwodów głosowania. Co to oznacza, ile będziemy mieli komisji? No to jest proste. Razy 2, czyli 54 052 obwodowe komisje wyborcze. Przypomnijmy, jedna przeprowadza wybory, druga liczy głosy. Każdy lokal wyborczy to jest 18 osób, każda komisja to jest 9. Ile zatem ludzi potrzeba do pracy w obwodowych komisjach wyborczych? No właśnie tyle. 486 468 osób potrzeba, żeby obwodowe komisje wyborcze mogły funkcjonować w pełnym składzie. To jest armia 500 000 ludzi. Poproszę o następny slajd. Być może byłoby łatwiej, gdyby do obwodowej komisji wyborczej mógł się zgłosić każdy. I być może wtedy ta liczba 500 000 ludzi nie przerażałaby aż tak bardzo. Ale nie każdy może być członkiem obwodowej komisji wyborczej i warto o tym pamiętać. Najpierw o tym, kto może. Może być nim obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu i nie jest ubezwłasnowolniony przez sąd. Dalej o tym, kto może być członkiem. Nie można przyjść z ulicy i powiedzieć, ja chcę być członkiem komisji, ja chcę robić wybory, ja chcę liczyć głosy. Nie. Można zgłosić się tylko i wyłącznie do pełnomocnika komitetu wyborczego. I to pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego ma prawo zgłaszać kandydatów do komisarza wyborczego, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więc jeżeli chcą Państwo pracować w obwodowych komisjach wyborczych, muszą Państwo znaleźć sobie komitet wyborczy, iść do takiego pełnomocnika, on się na pewno ucieszy, biorąc pod uwagę, ile komisji trzeba obsadzić, zgłosić się i powiedzieć, tak, chcę pracować. Pełnomocnik wyborczy na specjalnym formularzu zgłoszenia wtedy takiego dokona. Oczywiście do tego zgłoszenia musi być dołączona zgoda osoby na kandydowanie i taką osobę może do jednej konkretnej komisji zgłosić. Nie można być członkiem różnych komisji, czyli nie ma takiej możliwości, że 3 godziny posiedzimy tu, a 4 godziny w następnej. Nie. Takiej możliwości nie ma. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. No i żeby nie było prosto, tylko w tym województwie, w którym stale Państwo mieszkają. Pełnomocnikiem wyborczym jest osoba wskazana przez komitet wyborczy w momencie powoływania komitetu wyborczego, bo to jest osoba, która odpowiada za całą dokumentację komitetu. Ona zgłasza ten komitet, te osoby już są, bo rejestracja komitetów wyborczych została zakończona. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że komitetów wyborczych w tych wyborach jest o ponad 1/4 mniej niż 4 lata temu. Jest jakiś powód, dla którego suweren się do tych wyborów nie garnie. Być może dlatego, że samorząd zaczyna być coraz bardziej uzależniony od rządu, że jak zdarzy się taka sytuacja, że ministrowie wzięli nagrody, to obcina się pensje samorządowcom. Być może dlatego, że ludzie myślą sobie, że skoro my wykopiemy dziurę w ziemi, to potem rząd każe nam tę dziurę zakopać. No coś się takiego stało, że w wyborach 2014 startowało 12,5 tysięcy komitetów wyborczych. Teraz mamy niespełna ponad 9 tysięcy.
Więc wyborcy się do tych wyborów nie za bardzo garną. No dobrze, i teraz przejdźmy do tego, bo to jest niezwykle ważne. Kto nie może być członkiem obwodowej komisji wyborczej? Bo te obostrzenia są, no może drastyczne to jest za duże słowo, ale rzeczywiście są i trzeba o nich pamiętać. Nie może być członkiem komisji kandydat w wyborach. No to oczywiste, prawda? Nie może sobie sam liczyć głosów, skoro kandyduje. Nie może być członkiem komisji pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego. Nie może być też pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego. Nie może być mąż zaufania ani obserwator społeczny. Oni mają swoje role, oni mają patrzeć na ręce obwodowej komisji wyborczej, więc nie mogło być jednocześnie twórcą i tworzywem. Dalej. No i to jest najważniejsze, proszę Państwa. To jest moja ulubiona formuła prawna, czyli osoba, która jest wobec kandydata wstępnym lub wstępnym, czyli wytłuszczone na czerwono. Pan mecenas Kalisz mnie poprawi, jeśli dobrze wytłuściłam. Nie może być ani mąż, ani żona osoby, która kandyduje w wyborach, ani ojciec, ani matka kandydata, ani dziadek, ani babcia, ani synowa, ani zięć, żaden członek rodziny, najbliższej rodziny, osoby, która kandyduje w wyborach, nie może być członkiem obwodowej komisji wyborczej. W żadnej formie. To znaczy, jeżeli czyjś syn chce kandydować na radnego w gminie A, a mama tego syna, chciałaby być członkiem obwodowej komisji wyborczej w gminie B, to nie może. To nie jest tak, że tylko na terenie tej gminy, gdzie się mieszka, pracuje, kandyduje, nie można być członkiem obwodowej komisji wyborczej. Już w całej Polsce nie można nim być. To może pytania później, dobrze? My będziemy do Państwa dyspozycji. Więc nie można i warto o tym pamiętać i trzeba o tym pamiętać, żeby potem nie było rozczarowania, że trzeba będzie daną osobę ze składu komisji wycofywać. No i już taki trochę rzadziej występujący na pewno przypadek. Nie może być członkiem obwodowej komisji wyborczej osoba, która jest przysposobiona wobec kandydata albo osoba, która jest w stosunku przysposobienia, tak to stanowi kodeks wyborczy. Taka jest właśnie regulacja. Poproszę o następny slajd. No właśnie, czym się zajmuje ta obwodowa komisja wyborcza? Gdybym chciała wypisać wszystkie czynności, którymi zajmuje się obwodowa komisja wyborcza, zarówno do spraw przeprowadzenia głosowania, jak i do spraw ustalenia jego wyników, nie wyszlibyśmy stąd do północy. Tego jest naprawdę dużo. To jest bardzo odpowiedzialna, bardzo ciężka praca, wymagająca ogromnego skupienia, wymagająca poświęcenia swojego czasu nie tylko w dniu głosowania, o czym za chwilę będę mówić, ale hasłowo powiem o najważniejszych rzeczach, które musi wykonać obwodowa komisja wyborcza, zarówno jedna, jak i druga. No więc ta, która przeprowadza głosowanie. Musi przyjść do lokalu wyborczego wcześniej. Lokale wyborcze w wyborach samorządowych i w każdych innych zresztą otwieramy o godzinie 7. Jeżeli komisja przyjdzie w 6:30 do pracy, nic z tego. Jeżeli przyjdzie o 6:00, no to może zdąży. Lepiej jest przyjść wcześniej, bo jest bardzo wiele rzeczy, które trzeba sprawdzić. Przede wszystkim trzeba sprawdzić i opieczętować urnę wyborczą. Trzeba sprawdzić, czy zgadzają się wszystkie karty do głosowania, czy nie zostały nam dowiezione karty na przykład z innego okręgu wyborczego. Takie przypadki były w roku 2014 i z takiego powodu, że zanim się zorientowano, część wyborców dostawała karty z innego okręgu wyborczego. Wybory w kilku konkretnych miejscach były unieważniane i głosowania były powtarzane. Takie sytuacje się zdarzają, więc trzeba tego dopilnować. Trzeba sprawdzić, jak wygląda ten lokal wyborczy. Czy wisi godło, czy są miejsca zapewniające tajność głosowania, te kabinki albo te zasłonki, w zależności od tego, gdzie są usytuowane lokale. Trzeba sprawdzić nawet to, proszę Państwa, czy piszą długopisy, które są w tych kabinach. No trzeba to sprawdzić, tak? Trzeba obejść lokal naokoło i zobaczyć, czy ktoś nie powiesił jakiegoś plakatu, łamiąc ciszę wyborczą. Czy ktoś nie podrzucił ulotek. Trzeba sprawdzić, czy w lokalu wyborczym są wszystkie obwieszczenia urzędowe, które powinny tam wisieć.
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O godzinie 7 otwierany jest lokal wyborczy, no i wtedy już przez kilkanaście godzin do godziny 21 komisja skupia się na przeprowadzeniu głosowania. To znaczy na tym, żeby wyborcy wydać właściwą kartę do głosowania, żeby go pouczyć, jak głosować, żeby głos był ważny. Członek komisji nie może podczas pracy w komisji agitować, nie może podpowiadać wyborcy, że na Pipsztyckiego może zagłosować albo na Pierdzieleskiego, a na Igrekowskiego to lepiej nie. Takich rzeczy robić nie wolno. Ale trzeba pamiętać o tym, że tą kartę wyborczą też się wydaje wyborcy w określonym trybie, nie na ładne oczy. Nie, że przyszedł szwagier Mariana i w związku z tym zapomniał dowodu, to my mu damy. Nie. Są procedury ściśle określone. One są określone w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, do których na końcu przejdę. I trzeba się tych procedur pilnować. No i wreszcie, kiedy już zamykamy drzwi lokalu wyborczego, to też nie idziemy jeszcze od razu do domu, bo w związku z tym, że ustawodawca uchwalił drugą komisję wyborczą, będziemy musieli tej komisji do spraw ustalenia wyników głosowania protokolarnie przekazać wszystkie dokumenty z wyborów. Dopiero potem będziemy mogli iść do domu, ale jeśli się okaże, że gdziekolwiek popełniliśmy błąd, jest jakiś błąd w protokole i ta komisja do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie ten błąd wykryje, no to trudno, będziemy musieli wracać i robić wszystko jeszcze raz. Poproszę o następny slajd. Druga komisja, która przyjdzie pewnie kilkadziesiąt minut przed godziną 21, bo też musi się przygotować do swoich zadań, będzie pracować krócej, ale nie mniej odpowiedzialnie. To jest ta komisja, która będzie liczyła głosy. To jest ta komisja, która po opuszczeniu lokalu wyborczego przez pierwszą komisję będzie mogła otworzyć urnę wyborczą, wysypać wszystkie karty i rozpocząć liczenie. Państwowa Komisja Wyborcza, jak Państwo pewnie słyszeli, zdecydowała o tym, jak będą wyglądać karty do głosowania. Mimo tego, że Krajowe Biuro Wyborcze pod kierownictwem mojej znakomitej koleżanki, pani minister Tokaj, przeprowadziło konsultacje społeczne i większość ludzi wolała poręczną książeczkę z instrukcją bardzo dobrze, precyzyjnie napisaną do głosowania, komisja zdecydowała, że będą bardziej karty płachty. Być może gdzieś, gdzie będzie wiele komitetów, będą książeczki. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Ci z Państwa, którzy pracowali przynajmniej 4 lata temu w obwodowych komisjach wyborczych, pamiętają, że karty do głosowania w wyborach samorządowych były różnokolorowe. Żółte do powiatu, różowe w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta, niebieskie do sejmiku. Te karty można było łatwo segregować na, przepraszam za kolokwializm, kubki. Łatwo je było potem poszczególnie liczyć. Teraz Państwowa Komisja Wyborcza, w imię nie do końca wiemy czego, zdecydowała, że te karty będą wszystkie białe. Wszystkie karty będą białe. Tylko nazwiska kandydatów, w zależności od tego, na jaki szczebel kandydują, będą na kolorowych paskach. I tak, na wójta, burmistrza, prezydenta będą na różowych paskach, na radnych sejmiku województwa będą na paskach niebieskich, do rad powiatów będą na paskach żółtych, a do rad gmin będą na paskach szarych. Liczenie głosów, chociażby z tego powodu, naszym zdaniem potrwa znacznie dłużej niż i tak będzie trwało dłużej przez wprowadzenie drugiej komisji, dołożenie dodatkowych procedur, które te komisje będą musiały wykonać, zanim zajmą się tak naprawdę solą tych wyborów, czyli liczeniem głosów. Jak już te głosy policzy, no to wtedy trzeba będzie sporządzić protokół, ten protokół podpisać, wprowadzić go do systemu informatycznego, potem rozwieść po stosownych terytorialnych komisjach wyborczych, czyli radnych wyniki z wyborów do rad gmin do gminy, do rady miejskiej do miejskiej komisji wyborczej, do sejmiku województwa, przepraszam, do wojewódzkiej komisji wyborczej i tak dalej. I wtedy będzie można iść do domu. No chyba, że się coś nie uda i trzeba będzie wtedy wracać i poprawiać. Historia zna takie przypadki. Sama jako dziennikarka pamiętam jeden przypadek jednej obwodowej komisji wyborczej w pięknym mieście podwarszawskim, która sporządziła protokół,
z tej wielkiej radości, że tak świetnie przeprowadziła głosowanie, udała się na domówkę do jednego z członków obwodowych komisji wyborczych, a potem się okazało, że protokół się nie zgadza. Był problem z dobudzeniem tej komisji, ze ściągnięciem jej z powrotem. Ona musiała wszystkie czynności przeprowadzić raz jeszcze, a cała Polska siedziała przed telewizorami i czekała na wyniki z Warszawy, ponieważ nie było pewnej pięknej podwarszawskiej miejscowości w komplecie. Takie sytuacje, mam nadzieję, się już nie będą zdarzać, ale wszystko to, co ustawodawca wymyślił, nowelizując kodeks wyborczy, jeśli chodzi o przebieg procedury w dniu głosowania i procedury liczenia głosów, naszym zdaniem tę procedurę wydłuży i tak jak liczyliśmy, że wyniki będą mogły być podane w ciągu kilkudziesięciu godzin, no to chyba raczej nie ma co na to liczyć. Jest jeszcze do tego oczywiście kwestia systemu informatycznego, który pani minister Tokaj zostawiła w bardzo dobrym stanie, zbudowała go od początku. Jest to system, który się sprawdził przy wyborach prezydenckich, przy wyborach parlamentarnych, więc na pewno pani minister mogłaby ręczyć za to, że on się również sprawdzi w wyborach samorządowych. Państwo pamiętają 2014 rok, kiedy to z powodu niedziałającego systemu komputerowego wybory, właściwie podanie wyników wyborów miało miejsce dopiero 6 dni później. Poproszę o następny slajd. Jak wspomniałam, komisja pracuje nie tylko w dniu wyborów, nie tylko 21 października i nie tylko 4 listopada, wszędzie tam, gdzie zostanie przeprowadzona druga tura głosowania. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu, termin na powołanie obwodowych komisji wyborczych mija 30 września, czyli tak de facto 1 października, ale o tym na koniec, komisarz wyborczy, który powoła obwodową komisję wyborczą, niezwłocznie po jej powołaniu ma obowiązek zwołać jej pierwsze posiedzenie. Więc trzeba się będzie spotkać, wybrać ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, no i zorientować się, o co chodzi w całych tych wyborach i co mamy do zrobienia jeszcze przed dniem głosowania. A między innymi przed dniem głosowania wszyscy członkowie obwodowych komisji wyborczych i tej pierwszej, i tej drugiej będą mieli obowiązek uczestniczenia w szkoleniach. Te szkolenia mają państwu zorganizować urzędnicy wyborczy. To jest też taki nowy twór kodeksowy. Nawiasem mówiąc, w całej Polsce wciąż brakuje około setki urzędników wyborczych, a w Warszawie w dalszym ciągu jest jeden. Powinno być ich 19, czyli 18 w dzielnicach i jeden, nazwijmy go ogólnomiejski, jest jeden w jednej dzielnicy z Lublina. Wszyscy członkowie obwodowych komisji wyborczych mają obowiązek stosować się do wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza w drodze uchwały określi wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych i to jest Biblia dla wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych. Tego państwo będą się uczyć na szkoleniach organizowanych przez urzędników, tego się państwo powinni także uczyć w domu, czytając, wertując do poduszki, pod poduszką te wytyczne. One są niezwykle ważne, bo to ich trzeba się słuchać. Tam są też opisane procedury, jak należy reagować w sytuacjach różnych, a zdarzają się takie sytuacje, że na przykład w lokalu wyborczym umrze wyborca. Zdarza się. Że na przykład zabraknie prądu i nikt nie będzie widział, jak się stawia ten krzyżyk, bo nie będzie widział kratki. Tam są też, będą podane rozwiązania tych wszystkich sytuacji trudnych. Więc przed członkami obwodowych komisji wyborczych, przed dniem wyborów, bardzo wiele pracy i bardzo wiele nauki. Poproszę o kolejny slajd. Co jeszcze? No więc właśnie po tym pierwszym posiedzeniu komisja musi zebrać się, żeby ustalić sobie zasady pracy w dniu głosowania, czyli między innymi uchwalić to, o której otwiera dla siebie lokal wyborczy. To jest bardzo ważna informacja dla mężów zaufania, bo mężowie zaufania mają prawo być obecni przy wszystkich czynnościach obwodowej komisji wyborczej, czyli także tych
przed otwarciem lokalu. Oni mają prawo tam być, patrzeć, czy urna jest pusta, czy karty do głosowania są właściwie rozłożone, czy są ostemplowane. Więc to jest informacja, którą się podaje także do publicznej wiadomości. Od której godziny obwodowa komisja wyborcza w danym lokalu wyborczym, w danym obwodzie głosowania będzie zaczynać pracę. Jeżeli będzie głosowanie korespondencyjne dotyczyło którejś z komisji, to zgodnie z nowym kodeksem wyborczym komisja będzie się musiała zebrać i przygotować pod nadzorem urzędnika wyborczego pakiet do głosowania korespondencyjnego. To głosowanie, jak Państwo pewnie pamiętacie, zostało mocno ograniczone przez naszego ustawodawcę. Na początku ustawodawca w ogóle z niego zrezygnował. Pod wpływem osób niepełnosprawnych, protestów osób niepełnosprawnych, walki osób niepełnosprawnych w Senacie o to, żeby to głosowanie przywrócić. Głosowanie korespondencyjne zostało przywrócone, ale tylko i wyłącznie dla osób ze znacznym lub znacznym i umiarkowanym, dziękuję pięknie, stopniem niepełnosprawności. No i oczywiście trzeba ten lokal wyborczy sobie przed dniem głosowania obejrzeć. No bo warto by było na przykład wiedzieć, gdzie on jest i potem się nie pomylić i nie pójść gdzie indziej. Nie szukać po ciemaku właściwej ulicy, właściwej komisji, właściwego lokalu. Czasami jest tak, że jest jedna szkoła, z przodu wchodzi się do lokalu wyborczego numer 189, a z tyłu do lokalu wyborczego 188. Trzeba umieć trafić, więc wiele takich rzeczy trzeba jeszcze przed dniem głosowania wykonać. Poproszę o następny slajd. To nie jest robota darmowa. Państwo, którzy pracowali w obwodowych komisjach wyborczych, to wiedzą, że za pracę dostaje się jednorazową, zryczałtowaną dietę. Państwowa Komisja Wyborcza, no ponieważ trzeba było znaleźć w budżecie pieniądze na różne inne rzeczy, które ustawodawca uchwalił, nie podniosła wysokości diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. One będą dokładnie takie same jak 4 lata temu. Przewodniczący komisji dostanie 380 zł za całą swoją pracę, jego zastępca 330, członek komisji 300. Tam, gdzie będą drugie tury w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i komisje będą musiały pracować po raz drugi, ich stawki będą o połowę mniejsze. Poproszę następny slajd. 21 września, piątek, czyli za 19 dni. Pełnomocnicy wyborczy muszą w ciągu tych 19 dni zgłosić kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. To jest termin nieprzekraczalny. Do piątku w godzinach urzędowania komisarzy wyborczych kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych muszą zostać zgłoszeni. Macie Państwo naprawdę niewiele czasu na to, żeby się zdecydować, a jeszcze mniej czasu, wbrew pozorom, mają pełnomocnicy wyborczy, bo to na ich głowie spoczywa zapewnienie przynajmniej jednej osoby, bo można zgłosić też więcej, ale decyduje wtedy kolejność umieszczenia na liście tych członków, tych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więc jest niezwykle mało czasu, żeby podjąć decyzję o tym, że chce się w obwodowej komisji wyborczej pracować, znaleźć sobie komitet wyborczy i za pośrednictwem pełnomocnika tego komitetu zgłosić swój akces do pracy w obwodowej komisji wyborczej. Poproszę o następny slajd. Termin na powołanie członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z kalendarzem wyborczym dołączonym do postanowienia Prezesa Rady Ministrów o zarządzaniu wyborów mija 30 września. To jest niedziela. Zgodnie z kodeksem, jeżeli jakiś termin przypada w niedzielę, wtedy upływa pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym dniu, czyli do poniedziałku, do 1 października wszystkie obwodowe komisje wyborcze muszą zostać powołane. I tak zostanie im tylko niespełna 3 tygodnie na to, żeby się dobrze do swojej pracy przygotować. Poproszę o następny slajd. Proszę Państwa, więcej o pracy w obwodowych komisjach wyborczych, ale także o nowym prawie wyborczym mogą Państwo przeczytać w książce, o której wspomniał Krzysztof na początku. To jest książka Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce.
A to też nie jest takie oczywiste, jak wiemy po tych zmianach. Książka w promocyjnej cenie jest do kupienia na dole przy wyjściu. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa ważna i inspirująca lektura. O jednej rzeczy chcę powiedzieć, która jest niezwykle ważna zarówno dla mnie, jak i dla pani minister. Wybory w roku 2014 nie zostały sfałszowane. Jeżeli ktoś Państwu tak mówi, ma w sobie bardzo dużo złej woli i niewiedzy. Wybory w roku 2014 miały problem z systemem informatycznym, pierwszy i podstawowy. A wybory skutkowały rzeczywiście 2 milionami nieważnych głosów, ale to dlatego, że były to nieważne głosy w wyborach do sejmików województw, gdzie najczęściej wyborcy oddawali puste karty, bo po prostu nie wiedzieli, na kogo mają głosować. Z wielkich zapowiedzi udowodnienia fałszerstwa wyborczego w 2014 roku niewiele zostało. Będą Państwo mogli o tym również przeczytać. Poproszę o końcowy slajd. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o wyborach, zapraszam na moją stronę internetową, na moją profesjonalną stronę na Facebooku, na mojego Twittera. Tam jest sporo informacji, tam są moje filmy, prowadzę również vloga. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o prawie wyborczym, ale boicie się zapytać. Jeśli chcą Państwo pytać, jesteśmy z panią minister Tokaj do Państwa dyspozycji. Zapraszamy na indywidualne rozmowy dzisiaj. Zapraszamy także na szkolenia, jeżeli będą się Państwo chcieli dowiedzieć więcej. Jesteśmy gotowe organizować także profesjonalne szkolenia dla Państwa. Czy kogoś z Państwa przeraziłam? Czy dalej Państwo wszyscy chcecie pracować w obwodowych komisjach wyborczych?